Zainteresowana przez Mieczysława Foga, rewelacyjnego wokalistę, który miał epizody w kościołach, podczas pogrzebów, podczas ślubów śpiewał. I potem zaczął bardzo prężnie działać w zespole, z którym nagrywali nawet 100 piosenek rocznie. Jego płyty sprzedały się przed wojną w 100 tysiącach egzemplarzy. Niesamowity wynik. Bardzo się zasłużył narodowi polskiemu. Otrzymał medal Sprawiedliwy wśród narodów świata nawet. Sprzedał 25 milionów płyt, a ostatni koncert zagrał w wieku 86 lat. A więc człowiek niesamowity. Ja tutaj się posługuję ściągą, ponieważ nie chciałam niczego przeinaczyć, ale jestem pod ogromnym wrażeniem. Tekst jest smutny tej ostatniej niedzieli, no ale popularność utworów niesamowita, dlatego postanowiliśmy włączyć do naszego programu. A więc liczę, że chociaż refren wspólnie zaśpiewamy. Może nie będzie tak źle z tą ostatnią niedzielą, może nie będzie taka ostatnia. A więc lecimy.